Zacznę. Przełącznik jest. Przełącznik jest. Masz. Tak. Klikasz, masz? Tak. Jesteś gotowy. Fantastycznie. Wielkie brawa Piotrze Gadomski. Dobrze, hej. Piotrek jestem i Gadomski. Pracuję sobie w Living Pro. Jestem tam tech leader i WordPress developerem. Chciałem wam dzisiaj opowiedzieć o po co się przejmować hukami w programowaniu obiektowym, czyli o hookers. I no, mam mało czasu, więc trochę leciał. Dużo kodu będzie. Ale chciałbym też, żeby ta prezentacja była zarówno dla osób początkujących, jak i bardziej zaawansowanych, więc podzieliłem ją na takie dwie części, czyli podstawową i właśnie bardziej zaawansowaną, żeby każdy coś wyniósł sobie z tej prezentacji. Więc tak, zacznijmy od podstaw. Co to są haki, bo o nich będziemy sobie mówić. Aha, teraz też jeszcze napomnę, że dużo rzeczy spolszczyłem, starałem się, mam piękny polski język, więc stwierdziłem, że czemu nie. Będę zamiennie pewnie używał haki, huki, to samo. Więc zacznijmy od definicji. Haki umożliwiają interakcję, modyfikację innego fragmentu kodu w określonych wcześniej zdefiniowanych miejscach. To jest definicja z WordPress Hot. Jest to próba implementacji Intelligent Architecture, czyli takiego patternu Observator bądź Publisher Subscriber, czyli właśnie eventów i wpinania się swoim kodem w kod WordPressa. I teraz haki to są akcje i filtry. Dzielimy na takie dwa elementy. Akcje pozwalają na wykonywanie określonych działań w konkretnym momencie cyklu przetwarzania oprogramowania, a filtry pozwalają na modyfikację danych w konkretnym momencie cyklu przetwarzania żądania. Teraz jak to można na przykładzie będzie lepiej przedstawić? Czyli mamy przykładowe akcje, które ich jest mnóstwo, ich jest w ogóle setki, jak nie tysiące w samym korze WordPressa. Oprócz tego dodatkowo każdy deweloper, czy to wtyczki, czy to motywu, może tworzyć swoje filtry i akcje, więc możemy się whukować tak naprawdę, podpiąć nasz kod w dowolne wręcz miejsce wcześniej zdefiniowane przez programistów. Dla przykładu możemy odpalić nasz kod w momencie załadowania pluginów, czy setupowania się naszego motywu, czy pasowania requestu. Co tutaj jeszcze mamy? W momencie załadowania się headera, footera, czy naszego postu. A na przykład filtry to są miejsca, w których otrzymujemy dane i możemy je zmodyfikować i zwrócić z powrotem do naszego WordPressa, zanim zostanie ten kod wybruty naszemu użytkownikowi w przeglądarce. Na przykład możemy sobie zmodyfikować klasy CSS-owe w body, możemy sobie zmodyfikować dowolny content, który zwrócimy na danej stronie, excerpt, tagi, tytuł, emailing, co tam sobie chcemy. Możemy cały request zmienić, opcje, czyli settingsy, które wyciągamy z bazy, wszystko możemy sobie modyfikować i dopisywać dzięki właśnie użyciu filtrów. No dobra, ale jak to wchodzi, jak to podpiąć w ogóle? No więc mamy takie dwie metody, add action i add filter, w których to podajemy nazwę hooka, pod który chcemy się podpiąć, to z tych list wcześniej, które pokazywałem. Callback, czyli funkcja, która ma się wywołać właśnie przy odpaleniu tego hooka. Priorytet, z jakim ma zostać wykonana defaultowo, to jest 10, czyli priorytet, czyli która funkcja wykona się jako pierwsza, w jakiej kolejności ona się wykona. Czyli załóżmy o priorytecie 1 wykona się przed tą funkcją, która ma priorytet 10 i tak dalej. No i ilość akceptowanych argumentów, którą będzie przyjmować nasza funkcja. I podobnie z filtrami, dokładnie identyczna definicja metody funkcji, czyli mamy nazwę hooka, callback, priorytet,
nieakceptowalne argumenty, ilość akceptowalnych argumentów. Jak widzicie, filtry i akcje mają identyczne wręcz definicje swoich funkcji, a tak naprawdę to jest to samo. To jest fragment z kodu WordPressa, czyli add action wywołuje add filter, czy to jest dokładnie ten sam kod. To nie ma znaczenia, czy zamkniemy akcję, czy zamkniemy filtr. Więc czym tak naprawdę się różnią? Po co w ogóle dwie różne nazwy? No więc akcje, tak jak już wspomniałem, wykonują się jako działania i nic nie zwracają, tak naprawdę nie modyfikują żadnych danych, ale wykonała się jakaś akcja, zrobiliśmy jakieś działania przy okazji tej akcji, nic nie zwróciliśmy do samego WordPressa. Filtr w odróżnieniu, otrzymaliśmy jakieś dane i za pomocą naszej funkcji zmodyfikowaliśmy te dane i zwróciliśmy z powrotem do WordPressa, czyli zwróciliśmy zmodyfikowane dane. Pokażę przykład, będzie najprościej. Jest przykładowa akcja do hooka publish post, który wywołuje się przy każdym opublikowaniu naszego nowego posta na naszej stronie. Podpinamy sobie funkcję callbackową, która wyśle maila na ten adres do mnie z tytułem tego posta i z linkiem do świeżo opublikowanego posta. To są w komentarzach opisałem, to jest właśnie nazwa tego hooka, callback, priorytet, akceptowane ilość argumentów. Czyli musieliśmy tutaj jeszcze podać, z jakim priorytetem chcemy. Jeżeli byśmy nie podali, to były defaultowe. Chcieliśmy, żeby się wywołała jako pierwsza. A ilość jest w ogóle argumentów? Dwa. Mamy post ID, mamy post. W przypadku tej konkretnej akcji. A w przypadku filtrów, na przykład wziąłem the title, w którym tytuł naszego posta przed wyświetleniem go na naszej stronie zmieniamy w taki sposób, że dodajemy stronga, czyli będzie poprawiony za każdym razem. I znowu nazwa, callback, priorytet z automatu 10, ilość akceptowalnych argumentów 1, nie musimy tego podawać, jeżeli w tym przypadku. Ok, no to mamy już teorię za sobą, podstawy. No i teraz jak to zaaplikować do programowania obiektowego, no bo świat poszedł do przodu, no nie będziemy pisać funkcji functions PHP, zróbmy sobie jakiś plugin, otwórzmy sobie jakieś obiekty, które nam zagregują te nasze dane i wrzućmy to w jakąś strukturę obiektową. No więc najprościej tworzymy sobie obiekt, klasę, w którym to mamy dwie funkcje, sendMail i boldTitle i podpinamy hooki. Tutaj definiujemy sobie, żeby z instancji tego obiektu wywołał funkcję sendMail, w tym przypadku boldTitle, dokładnie to samo, co było na slajdzie wcześniej. Możemy troszeczkę jeszcze stunningować nasz kod, przenieść tą definicję, która była na dole, wrzucić ją do konstruktora, dokładnie zrobić to samo w trakcie, kiedy stworzymy sobie nasz nowy obiekt. No dobra, wady tego rozwiązania są takie, że za każdym razem musimy zahaczyć ręcznie te nasze metody klasy, czyli musimy tutaj zdefiniować sobie te akcje i te filtry. I drugi minus to jest, musimy ręcznie zdefiniować ilość argumentów klasy, czyli nie dosyć, że tutaj już wiemy, że potrzebujemy dwóch parametrów, tutaj, że potrzebujemy jeden, to i tak musimy to wpisać w tej ręcznie. No więc trochę chcielibyśmy, programiści są leniwi, nie ukrywajmy, chcielibyśmy to zautomatyzować i nie chcielibyśmy za każdym razem musieć pamiętać o tym, żeby to ręcznie wszystko wpisywać. No więc jak możemy to rozwiązać? Możemy sobie zahaczyć po nazwie. Czyli wymyślimy sobie taką ideę. No dobra, to czemu byśmy nie zrobili? Zróbmy sobie prefix action, prefix filter. Później podajemy sobie nazwę naszego hooka. Później podajemy priorytet, a w ogóle niech ilość argumentów to sobie nasz kod zgadnie. I tutaj podobnie. Filter i tu nie podajemy akurat ilości argumentów, bo jest tylko jeden, więc defaultowo przyjął sobie jedynkę. A priorytet to są 10, no bo nic nie podaliśmy.
No i super. No i fajnie, już coś nam się udało uprościć, no ale wpadliśmy na kolejne inne problemy, bo możemy zrobić tylko jedną metodę per hack i możemy tylko zrobić jeden hack per metodę. Czyli jak już stworzyliśmy swoją funkcję action bot publish post o priorytecie 1 i chcielibyśmy drugą taką samą i wywołać jakiś inny kod, no to już nie możemy, no bo będzie kolizja nazw, będzie mieli dwie funkcje o tej samej nazwie. Więc już nie możemy tego rozdzielić, musimy ciało naszej metody wrzucić w to miejsce albo stworzyć inną metodę i ją tutaj wywołać. No, czyli komplikujemy sobie życie znowu. Ewentualnie możemy się bawić i dodawać kolejne priorytety, tak? 1, 2 i tak dalej. No. Też to średnio ładnie wygląda później w kodzie. Druga sprawa to jest, nie zrobimy czegoś takiego, czyli nie dodamy znaków specjalnych w nazwie. Czyli jak mamy taki huk, który ma tutaj slash albo na przykład myślnik, no to już też nie stworzymy takiej nazwy metody, no bo nie pozwoli nam na to sam backup, ograniczenia języka. No to może zahaczmy sobie po adnotacji. Dużo bibliotek czy frameworków tak robi, przerobiło, typu Symfony, Laravel, jakieś ORM-y typu Doctrine, czyli w doblokach, w komentarzu nad metodami dodajemy sobie definicję naszych akcji czy filtrów, no i wtedy możemy sobie dowolnie nazwać nazwę naszej metody, bo tak naprawdę akcja jest zdefiniowana w tym miejscu, pod jaki huk się podpina, z jakim priorytetem. Ilość argumentów znowu sobie zgarnie nasz kod. No i super, no i znowu jesteśmy o kroczek do przodu. Problemy są takie, tutaj kudos dla Kuby, Nikity. Jego paczka dokładnie robi to, co było na poprzednim slajdzie. I Kuba zwrócił uwagę na taki błąd, że jak jest obcharz z wyłączonymi metodami z comments i load comments, no to ten nasz kod się nie wywoła, bo komentarze zostaną wycięte z naszego kodu. Jak nie ma komentarzy, no to na to ten kod nie zadziała. Tak, nie ukrywajmy, komentarze nie są metadanymi tak naprawdę w języku PHP, więc nie powinniśmy opierać swojego kodu o coś, co powinno być zbędne i można by było to usunąć z kodu bez ingerencji w wykonanie samego programu. No więc to jest jeden punkt. Drugi, znaczy jedna wada tego rozwiązania, może tak. Druga jest taka, że używamy API refleksji i używamy parsowania tekstu, czyli po prostu w skrócie musimy sobie wziąć ten komentarz, sparsować go, znaleźć adaption, użyć jakiegoś regexa i następnie zczytać tym regexem poszczególne parametry, więc to jest stosunkowo wolne. No więc znowu, kroczek dalej, możemy sobie zahaczyć po atrybucie. I na takie rozwiązanie już przeszły te wszystkie popularne frameworki, typu właśnie wspomniane wcześniej, czy to Symfony, czy to RM po kolei, bo od wersji 8.0 w PHP mamy obsługę atrybutów, czyli to, co wcześniej robiliśmy za pomocą anotacji, teraz już jest jakby częścią języka PHP i metadane możemy sobie dodawać zgodnie z takim standardem do naszych metod. Czyli definiujemy sobie atrybut action, definiujemy atrybut title, filter, przepraszam, dodajemy nasze huki, jako drugi parametr wywołania atrybutu dodajemy priorytet, zgadnie sobie już nasz kod, ilość parametrów, które potrzebuje nasza metoda. No i super. No i mamy to rozwiązane. Czy da się lepiej? No więc tak, ten slajd jest z początku, że jak widzimy, akcje i filtry to samo. No więc
po co w ogóle używać dwóch słów kluczowych, action i filter. Użyjmy sobie słowa hook, no bo znowu jesteśmy leniwi i nie chcemy za dużo wpisywać i za dużo pamiętać. Więc po prostu sobie używamy słowa hook, znowu publish, the title i już. No i to działa. Działa to dzięki temu, że w konstruktorze, nie wiem czy zwróciliście uwagę, tych wszystkich rozwiązaniach tutaj jest wywołana metoda, która przeleci po całym naszym kodzie naszej klasy, znajdzie te atrybuty i podepnie się pod, wywoła pod ten add filter czy add action z naszymi hookami i podepnie te metody jako fallback. Całe to narzędzie, cała ta biblioteka, może tak, która zastosuje nam to rozwiązanie, zajmuje raptem na 10 linijek kodu. Można ją sobie podać z tego adresu, ja zaraz jeszcze wrócę do tego slajdu. I tylko jest jeszcze znowu haczyk mały. Wada tutaj, to są ta Sebastiana, to tym razem, że znowu używamy API refleksji. I tutaj jest gwiazdka, bo od wersji 8.0 atrybuty w momencie, kiedy zostały wprowadzone, jakby narzucają używania API refleksji do ich obsługi. Czyli jakby korowo już sam PHP stosuje takie rozwiązanie i sugeruje takie rozwiązanie do obsługi atrybutów. Więc jakby no, nie ma innej opcji, jak nie użycia API refleksji do używania atrybutów w takich sytuacjach, no więc zakładam, że jest to na tyle niski narzut, że jesteśmy sobie w stanie na to pozwolić, no zwłaszcza tak jak mówię, wszyscy ludzie, gracze i tak tego używają i więc czemu nie zaaplikować takiego super wygodnego rozwiązania również do WordPressa. Tak jak wspomniałem, źródło samej biblioteki jest pod tym adresem. Jeżeli wejdziecie sobie w branża 4.x, to tam są te wszystkie rozwiązania wcześniejsze, które pokazywałem na slajdach. Możecie sobie przejrzeć kod źródłowy i sobie zobaczyć, jak to jest napisane. W wersji 5 jest ten kod ostatni z tą skrótem już, że hook, tylko jako nazwa filtru i akcji. To jest właśnie ten kodzik, który raptem od wersji 8.0 zajmuje 10 linijek. To jest jedyne, co musicie zaimplementować w swoich pluginach, żeby to rozwiązanie działało. Więc jeżeli tylko, tutaj jeszcze jest QR kod, jak chcecie do tego GitHuba, więc będzie pewnie prościej. Więc jeżeli tylko chcecie uprościć swoją pracę, przyspieszyć i to zachęcam, to jest dobra droga. I to w sumie wszystko, co chciałam przekazać. Mam nadzieję, że zmieściłem w czasie. O, jeszcze 5 minut. Proszę. Pytanka. Co do ciebie? Dobrze. Dobrze. W Polsce, nie? Dobrze. O, tak, super. Nie. Każdy ma swoją rolę. Cześć, Filip Zabreska. Mam jedno pytanie, bo rejestracja akcji w klasach i tak dalej jest super, a jak z ich derejestracją? Bo z tym jest wielki problem, kiedy się WordPressa, z każdym narzeka, że fajnie, sobie zarejestruje się w klasie, ale z którym to później odpiąć, jeżeli nie stworzy jakiegoś globalnego obiektu, który będzie miał instancję tej klasy i tak dalej. Jakie ty masz podejście do tego tematu? Można by zrobić, tego nie obejmuje biblioteka tego, można by zrobić dokładnie odwrotną sytuację, czyli zrobić sobie metodę, zresztą to jest dobry pomysł. Dodać taką metodę, która będzie zamiast hook up robić, to zrobimy sobie hook remove i przeleci nam przez ten obiekt i zderejestruje te metody.
jest dobry pomysł.